No i lecimy na spacer z Borym. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Janek już jest z przodu, bo ja oczywiście jak zwykle zapomniałem czegoś, tym razem wypadło na kamerę. Ale idziemy, mamy jakieś 300 coś metrów do plaży dzikiej, a następnie po plaży będę robił live'a. No i taki mamy widoczek u góry, ale idziemy na dół, bo podobnież jest jakaś fajna plaża. Już zobaczymy, tu swoją drogą była miejscówka, gdzie na upartego jakby podjechał, to można było sobie stanąć z takim widoczkiem, ale powiedzmy sobie szczerze, nasz widoczek też nie jest zły. No i zobaczcie z góry, jak ta plaża wygląda. Faktycznie coś pięknego. Dobra, nie damy rady tam zejść na dół, bo jest strasznie stromo, a ja nie chcę później z Borysem, wiecie, przechodzić katuszy. No z powrotem powoli, także widzimy się za chwilę. No i po powrocie, słuchajcie, Janek wydębił trochę wody, więc idziemy zatankować butelki, a następnie robię live'a z tym, że pięknym widokiem. No i udało się wydębić 20 litrów wody. Nie jest to woda do picia, ale do kąpania, żeby chociaż było. No i od razu widzicie, tak się wlewa. Jeśli pan przechodził i się mnie pyta, czy to jest auto na wodę. Ja mu odpowiadam, że tak, to nowy model ekologicznego samochodu. Dobra, jeden live zrobiony. Janka jak nie było widać, tak go nie widać, nie wiem. Tam wszystko git. Chyba jo. A ja idę do jakiegoś sklepu tak na szybko kupić coś do żarcia. I o 19:00 kręcę kolejnego live'a, także pozdrawiam tych, którzy byli na Katarzys i tych, którzy byli przed chwileczką na zwrot na skarb. No, pogoda dalej jest przepiękna, chociaż już nieco chłodniej, bo zanim słoneczko zaszło było 20 stopni, teraz myślę, że jest tak gdzieś około 15-16 może, także taki lekki dreszczyk na nogach jest. Szczególnie jak człowiek jest już przyzwyczajony. Czkawka do ciepła. No i tak. Jutro wam spróbuję pokazać. Wbiję się na jakąś taką uprawę oliwek. To zobaczycie sobie, jak to fajnie wygląda, jak to rośnie. Bo przypuszczam, że nie wszyscy pewnie to widzieli. Aktualizacja. Janek żyje. Wychodzi właśnie z wody. A po kolacji czas na ponowny spacerek z tym księżulem. Bez urazy dla tego odjedzenia. Księciu, idziemy? Księciu, nie mnie księżulem. Idziemy? Księciu mój? Ojoj, ojoj, idziemy tak. No to chodźmy. Idziemy. Taki jestem piękny Borys, tak? Buzi, Borys. Buzi. Buzi. Dobra, lecimy. Nocą jest tu też dość urokliwie. Muszę wam przyznać, że kamera z pewnością tego nie oddaje. No i dzień dobry, nowy dzionek. I taka ciekawostka, słuchajcie, bo byłem w sklepie i zobaczcie. Tutaj nawet nakrętki na Coca-Coli mają herb godło Albanii. A teraz się ogarniamy, moi drodzy, i lecimy na kolejne miejscówki, także do zobaczonka za chwilkę. No i startujemy. Pogoda, kolejny dzień przepiękna. A my mamy do przejechania 7,1 km, 12-11 minut. Pogoda się nam pokazuje, także nie ma tragedii. Zwróćcie uwagę tam na dole, w tym wydrożonym tunelu, to wygląda jak jakiś schron na łódź podwodną, kurczę, nie? I tu też takie stare jakby jednostki wojskowe zostały. No jedziemy, nie wiem w sumie gdzie, bo tam gdzie ten zameczek jest, tak. Na zameczek jest płatne wejście, ale gdzieś w rejonie zameczka będziemy sobie spacerować. Zameczek, coś takiego. A
tu Borys spotkał, słuchajcie, holenderską koleżankę. Owczarek holenderski. A tu mamy, moi drodzy, zameczek, ale nie będziemy zwiedzać. Ja jestem z Borysem i też jakoś mało mnie w sumie to interesuje, także wracamy z powrotem. I coś musimy zjeść, znaczy ja muszę zjeść, Borys musi zjeść. A potem może coś poszukamy, bo taki jest żwirek w tej wodzie, więc jest szansa, że sito tutaj podoła. Zamówiłem sobie hamburgera z jakiejś ryby albańskiej tutaj. Zobaczymy, co to będzie i jak po tym będzie. A widok jest taki. No i zobaczcie, 700 leków. Taki burger z frytkami. Coś naprawdę szalonego. No powiem wam, że jest kozacki. Nigdy nie jadłem burgera rybnego. Jakoś nigdy rybny nie byłem. Ale naprawdę jeszcze to z frytki też, takie kraftowe. Super. No plaża wygląda przepięknie. Janek już tam nurkuje. Ja za chwileczkę się ogarnę i pewnie też dołączam do Janka. Zobaczcie, jak ona jest piękna. No idealnie by pasowała do Borysa. Przepiękna. No i dobra, moi drodzy, pojedzone, Janek poszukał, sam śmietnik, no i te kamienie jednak uniemożliwiałyby mi poszukiwania, w związku z czym jedziemy dalej. A tu proszę, jakie plażowiczki sobie leżą. No. Jechaliśmy na parking, na dole jest plaża, jest zjazd, sprawdziłem pierw ten zjazd. Widoczek jest genialny, plus ta palma taki klimacik robi dosyć mega. Szkoda, że tutaj się nie da wjechać tak przy tej palmie. No, ale wygląda to naprawdę dość bajkowo. Napadły nas całkiem duże pieski. No, takie a la Akita. No i szukamy chyba czegoś innego. A tu leżą te przemiłe misiaczki, które tak ciepło na nas patrzą, że nie szukam w ogóle kontaktu wzrokowego z tymi pieskami. Chcę sobie spokojnie przejść, grzecznie, nic nie robiąc. No. Także tak to wygląda. Borys musiał zostać w aucie, bo niestety prowokował sytuacje agresywne między nami a tymi pieskami. I dotarliśmy do takiej plażyczki. W sumie nikogo nie ma, to puścimy Borysa. Zakietowany. Żeby nikt przez przypadek nie wpadł na pomysł otworzenia drzwi. Chodź, malutki. No, także całkiem pozytywnie to wszystko wygląda. I tu już chyba zostaniemy, tak myślę. Może później się przejdę z wykrywaczem po plaży. Może jakieś ojro się pokopie. Powiem wam, że jest taka Afryka, że ja ledwo żyję. Biorę owocki, idę się walnąć, chwilę położyć przy wiatraczkach. Naprawdę idzie zdechnąć. Dziwnie to brzmi na pewno, biorąc pod uwagę temperaturę, jaka jest w Polsce, ale no, powiem wam, grubo ponad 30 stopni. Mały bałagan tu mam, ale tu wiatraczek, tu okienko i z boku tam wiatraczek. Masakr. Odcinek zmontowany, a tu zobaczcie, jaki mam piękny widok z łóżka. Tak to jo. No i czas na wieczorny spacerek. Widoczki, jak widzicie, za moimi plecami pięknie się kończy słoneczko, a przed nami takie o, miasteczko. No i witamy was w nowym dniu wraz z Borysem, tak? Tak. Borys pierwszy do kamery. Widoczek za oknem z rana taki. Także całkiem sympatycznie się znowu budziło. Prawda, Borysie? I nie hałasowo, Borys z rana. Nikt nam jakoś bardzo głowy nie zawracał. No, ale teraz stajemy, lecimy na spacer. W międzyczasie chyba do sklepu. Jednak coś mówił o jakichś parówkach na hot dogi, coś takiego. Także chyba sklep, potem śniadanie i jedziemy 50 coś kilometrów. Także to będzie długa wyprawa. My ruszamy,
a turystki idą na plażę, ale nie ma się co dziwić, pogoda piękna, więc trzeba iść się trochę schłodzić. No. Co? Pani mi nie idzie pod koła. Dziękuję. No, miałem szybką akcję, pełen zbiornik wody. Wody pitnej, co najważniejsze, także mega super. Teraz zrobiliśmy taki postój. Janek robił hot dogi, przed chwileczką wjechały. No i za chwileczkę lecimy dalej ku piaszczystym plażom, żebym sobie w końcu mógł troszeczkę poszukać. No i dojechaliśmy do miejscowości Samiel, jakoś tak. I tutaj Łukasz będzie po nocy rył, bo pewnie jak teraz wejdę, to mnie zaraz stąd wygonią. A później mnie już stąd nie wygonią, bo nie będą wiedzieli, że ryję. Idziemy zobaczyć, czy przypadkiem nie ma dużego spadku. Jakie są warunki do tego, żebym mógł ja poszukiwać. Przede wszystkim chodzi mi o te kamloty, których mam nadzieję, że tam nie ma. No, na razie tak tutaj to muszę za wiele, chociaż tu już z boku teoretycznie mógłbym poszukać, tylko że nie byłoby co. Oho, same kamienie. Nie, taki żwirek. Piaseczek. Piaseczek też jest fajny. Ciekawe jak na kolejnych. Tutaj jest tak jakoś to zrobione, że po całej długości jest plaża. Ale kolor wody jest przepiękny po prostu. No. Leżaczki, bary i inne lokale, dlatego mówię wam, że trzeba tu wrócić nocą. Przynajmniej ja, no bo jak mają mnie wygonić, a tutaj plaże dosyć fajnie wyglądają. Więc zobaczymy. Zobaczymy. No i tutaj jest praktycznie same kamienie. Cholera, no nie wiem. Jak myślicie, będzie coś z tego? Czy nic nie będzie? No tu już takie dziurki są jakieś, w których można było w tym żwirze pogrzebać, ale będzie udręka. No ale cóż. Jak mus, to mus. No i dobra, Janek poszedł nurkować. A my idziemy się przejść na spacer. Ciekawe, czy coś tu znajdzie. No, zobaczymy, wyjdzie w praniu. To już wygląda w ten sposób. Ja co prawda myślałem, że tu jest droga normalnie, ale to jednak jest chodnik tylko. Może znajdziemy tam kawałek dalej coś, żeby pojechać wzdłuż plaży. Podszedłbym do Janka i zapytał, czy coś znalazł, ale w sumie i tak mnie nie będzie ani słyszał, ani widział. Ale dobra, ponad tą drogą, znaczy ponad tym chodnikiem jest normalnie droga. Fajne palmy. Jest normalnie droga, więc to tą drogą będziemy musieli jakoś potem pojechać, żeby za każdym razem maksymalnie blisko plaży się znaleźć. Zobaczcie, jak fajnie z desek zrobione. Z takich listewek. Mega. Chodź tu. Dobra, i tutaj możemy dojechać. Jeszcze jak on wyjdzie z tej wody, to i tak weźmiemy hulajnogi i pojedziemy na tripa na hulajnogach, także też myślę, że kilka ciekawych rzeczy uda się zobaczyć. No i moi drodzy, czas na przejażdżkę hulajnogą. Zobaczymy, co tu ciekawego się kryje w tym miasteczku.
i piękny kebab. Czas start. I czas na kebsa, taki nietypowy, bo jeszcze tutaj jest jakieś takie, jak takie ciastko. Nie jadłem nigdy takiego. Padła mi niestety bateria, ale jesteśmy już na takim innym miejscówce. Tu przed chwileczką podzieliłem się z piesami jedzonkiem. Tak? Ten jest taki bardziej nieufny. Może mu dam jeszcze. A, tamten poprawia po nim. Ten to jest lękliwy strasznie. No, a ja spróbuję zobaczyć, czy jestem w stanie rozłożyć te łapy z tyłu, takie stabilizujące, także będzie ciekawie. Janek spróbuje to nagrać. Łapy się rozkładają, ale to już za dnia pobawię się tym, żeby zobaczyć, jak to działa. Nie jest jakoś grubo, krzywo, więc jest dobrze, przeżyjemy na pewno. No i dzień doberek. Wczoraj padła już bateryjka, także już nie nagrywałem, a dzisiaj witam was na spacerze z Borysem. Janek w markecie wróci, przypilnuje Borysa, ja pójdę. Cieplutko, generalnie cieplutko, ale pogoda piękna, więc nie ma co narzekać. Szczególnie, że z Polski informacje dobiegają, że podobno nawet przymrozki się zdarzały, więc... A po powrocie ze sklepu czas wziąć i zmontować odcinek na Katarzys. Także montujemy odcinek, a wieczorem widzimy się na live'ie i będziemy losować biżuterię. Znaczy, jeszcze nie będziemy. Będą szczegóły dotyczące tej biżuterii. Jakieś dziwne rzeczy z przetwornicą się dzieją. W każdym razie film się wrzuca. Mozolnie, strasznie mozolnie. A my idziemy się przejść na jakiś spacerek. Bardziej mnie martwi też to, czy live się udało stworzyć, bo zapowiedziałem live'a a propos tego srebra na Katarzys na 10 tysięcy, a nie wiem znowu co się dzieje i powiem szczerze, że teraz takim najbardziej potrzebnym urządzeniem do kampera to jest Starlink, zdecydowanie, no bo bez tego nawet robić nie ma jak, nie? Tu znowu piękny zachód słońca na tle gór. No i ja już po live'ie, teraz wjadą jakieś tosty i będziemy lecieć na nocne poszukiwania. Ciekawe, czy uda się coś znaleźć. No i kolejny dzień. Startujemy pierw sklep. Ja mam problem, bo skończył mi się gaz. Ale mam przejściówkę. Zobaczymy tylko, jak tutaj stacje benzynowe podchodzą do tego, żeby natankować. A tu po drodze, moi drodzy, spotkaliśmy takiego przesympatycznego psiaka. Oczywiście nie mogliśmy go zostawić bez pomocy, więc Borys się musiał z nim podzielić karmą. Janek dał mu wody, jeszcze mu dolejemy. Ale ty nie jesteś głodny, widzę, bracie. Jeszcze dwie puszki. Słyszałem, że opyliłeś. Tak? A jesteś przesympatyczny, naprawdę. Swoje tak, też przeszedłeś. Tyle zjadłem, że co? Ciężko tak z tymi stawami chyba z tyłu ma. No. Nowi ludzie przyjechali. Dzisiaj dzionek zaczynamy w starym miejscu, bo nie wiem, wczoraj chyba się nie włączałem już. Zmęczony byłem po tym live'ie, kolerka. A zaczynamy od spróbowania takich oto owoców. A podpowiedział je nam poznany tu Polak, który mieszka. Kurde. No tu Janek będzie próbował właśnie tego owoca. Owoc taki grejpfruto podobny, ale właśnie tak jak Lechu mówi, ciężki do wyciągnięcia. I co? Grejpfrut. Grejpfrut. Lubisz grejpfruta? Gorzkie. Nie dojrzałe jeszcze. Albo trujące. Teraz gościu bekę zrobił z nas. No, dlatego warto takie rzeczy pierw testować na znajomych, a dopiero ewentualnie próbować samemu. No, także Janek stwierdził, że musi przyspieszyć. Ja niestety nie jestem w stanie takich tras i prędkości pokonywać równo z nim, także dalsza podróż w pojedynkę. I teraz jedziemy na jedną malowniczą plażę.
że wjechaliśmy do miasta. Tu tak nie widać i mam taką nadzieję, że my to bokiem objedziemy. W sensie to miasto. Bo dosyć tłoczne, wąskie i rozległe. Ale na razie jedziemy taką boczną drogą. Więc jest szansa, że może uda się ominąć w drodze do plaży. Byłoby pięknie. Byłem na ruskiej stacji, dotankowałem sobie paliwa, bo tam już prawie o rezerwę uderzałem, a nie chcę ryzykować. No, no i jedziemy dalej. Powiem wam, że nie wiem, czy dobrze jadę, ale gdzieś jadę. No i tak, moi drodzy, z takim pięknym zachodem słońca żegnamy dzisiejszy dzień. Ja pozdrawiam tych, którzy byli chwilkę temu na live i mieli okazję podziwiać ten piękny zachód słońca. I za 3 godziny widzimy się znowu na live, także za chwileczkę biorę Borysa i skoczymy się przejść gdzieś może plażą. Tylko, że coraz więcej piesków się pojawia i nie wiem, jaka będzie reakcja Borego, także zobaczymy. Piękny swoją drogą, możecie zobaczyć sobie odpływ. Bo wiem, jak przyjechaliśmy, o widzicie, biedaki, wiem, jak przyjechaliśmy, to woda była prawie, że no nieco niżej niż to opakowanie, które leży. Cześć piesku. No a teraz jest już tam, także jak zostaniemy na dłużej, to poszukiwania będą głównie nocą, a jeszcze w słuchawkach. No, także do zobaczenia za chwilkę. No i nowy dzionek, wstajemy. Idziemy się przejść z Borym. Tam sąsiad łowi ryby, jeden, drugi. A my będziemy jechali za chwileczkę do sklepu. I w sklepie, moi drodzy, będziemy... Co będziemy? Robili zakupy i przemieszczamy się niedużo dalej, bo jest fajna miejscówka i bunkry są. Zobaczymy, może będzie kolejny dzień van life, a może tylko wpadniemy nagrać i tyle. A tak se idę. Tak se idę i patrzcie. Głupi to ma szczęście jednak. Dobra, ja zakupy zrobione w takim sklepiku Big Market. Bardzo fajny, polecam, można płacić kartą. I jedziemy na bunkry. Jeszcze stawiłem kanapkę na szybko, żeby wiecie, coś zjeść chociaż po drodze. No i dojechaliśmy do takiego miejsca, tu co prawda panowie pracują, że na skrajnych nie mogę niestety stać obecnie, ale w końcu skończą pracę. Tam mamy jakiś taki zameczek, klasztor, coś w tym stylu, także wybierzemy się na pewno na spacer, pozwiedzać okolice, ale najpierw śniadanko, także zaczniemy od tego, co się kupiło, trzeba to skonsumować i dopiero lecimy na jakiś spacerek. No i wyszliśmy na spacer z Borysem i są bunkry, znaczy gówno, nie bunkry. Zresztą nie da się tam wejść, chyba. Nie, pozamykane wszystko. Także wam nie pokażę, no ale tu takie kapsułki są co kawałeczek. Tu jest jedna, tam jest druga. I ogólnie po całej Albanii jest tego pełno rozsiane. A tam stoi te czwórka, chciałem iść. Tam stoi kamper na dole, na parkingu i taki widoczek. Temperatura piękna, ale Borysowi mimo wszystko za ciepło. Także Borysek sobie za chwilkę poczeka w aucie, a my pójdziemy sobie na ten klasztor, zobaczymy, co tam ciekawego jest, bo wiem, no widoczki fajne, ale też nie chciałem brać Borysa ze względu na mostek, bo tam trzeba dojść takim drewnianym mostem, no a idąc tym mostem jest dosyć wąsko i gdyby przyszło nam mijać się z ludźmi, to mogłoby być ciężko, ale, no ale może wieczorem też się uda Borysa tam zabrać, jeśli będzie coś ciekawego. O, widzicie, jak ci ludzie idą? No, to my byśmy z Borysem tam nie mogli niestety iść. O, a tu ekipa przyjechała na kładach i też właśnie poszli przed chwileczką na ten klasztor. Wejście jest darmowe, także coś idealnego. Tu jest pełno takich wysepek, jak widzicie. Zresztą sam ten klasztor też znajduje się na takiej wysepce. No, tylko że tutaj jest dojście mostem, a niestety tam dalej to jedynie wpław. Zobaczcie, ledwo wyszedłem, pies, zrobiłem sobie kanapkę. No i co, trzeba się podzielić z piesem. Proszę, trzymaj. A my idziemy, moi drodzy, zobaczyć sobie na ten klasztor. No i z kanapki, którą sobie wziąłem, to zdołałem wziąć gryza. No i moi drodzy, zabraniają nam wszystkiego.
ale spróbujemy trochę na nielegalu nagrać jednak. Idziemy sobie takim drewnianym mostem, gdzie wody tu jest z 10 cm, 15, bardzo płciutki zbiorniczek. No i zobaczyć, co tam jest ciekawego. Ale oni drą ryja, te Albańczyki. Albańczycy, słyszycie? Co gadają, chłopy na budowie. No to co kawałek tam możecie zobaczyć na pomoście, ludzie łowią ryby. Mnie ciekawi, czy ten klasztor jest zamieszkały. No bo w sumie nie znam innego logicznego powodu, dla którego nie można by było nagrywać. Ale ja was jakoś przemycę, słuchajcie. Nie wiem jeszcze jak, mam nadzieję, że nas nie złapią. Nie będziemy musieli zostać ukarani. No więc, ale coś spróbujemy nagrać. Ale urokliwe miejsce. I na ryby, i do mieszkania. Dobra, od teraz nie można nagrywać, więc biorę was pod pachę i będziemy zwiedzać. Że nie hejtujcie mnie, wszystko z myślą o was, moi drodzy. Nie dałem się złapać. Mam nadzieję, że jakoś ładnie się to nagrało. A tu zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Nic. Nic. Jakiś taki dziedziniec roboczy. A myślałem, że uda się wejść tam w głąb wyspy. I no niestety. No ale patrzcie tu. Fajny, naprawdę mega fajny klimat z tym pomostem. Mostem, nie pomostem, mostem. Z tym dojściem tutaj. Naprawdę robi klimat. Jeszcze te stare typy łodzi. Zobaczcie, jakie to grube w ogóle jest. Deski plus jeszcze laminat na to wszystko. A to wszystko pcha 2,5-konny silnik. Można? Taka konkretna brama. Jeszcze słyszałem, że to krzyżacy ją stawiali, słuchajcie. No i moi drodzy, patrzcie, jaki piękny zachód słońca. Dojechaliśmy właśnie do takiej plaży. Cały czas Albania i tak coś czuję, oglądając widoki tutejsze, że chyba zostaniemy tutaj nieco dłużej, bo wiem, jest tu pełno zarówno barów, także hoteli i innych rzeczy, więc mam nadzieję, że jutro, już dzisiaj nie mam siły, ale może jutro by się udało wskoczyć do wody i coś poszukać. A jak nie do wody, to może po piaseczku pochodzić. Co prawda jest tych klamotów, woreczków jakichś, ale mnie już mówi, łapy świerzbią, żeby ich poszukać, więc nawet jak zrywki się będzie kopało, to i tak będzie fajnie i przynajmniej człowiek nie będzie zamulał. Także taki mam wstępny plan na jutro, że raczej tutaj zostanę, ewentualnie będzie jakiś wypad do sklepu. No bo czego mi tu więcej potrzeba, moi drodzy? Czego? Także z posiadanych informacji wiem, że na Chorwacji jest raczej już chłodno, dużo chłodniej na pewno niż tutaj. To też nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia. Borys, spróbujemy tam wbić? Chodź, zobaczymy, jak tam wygląda. Zobaczcie, że tu nawet jest posterunek policji. Już bezpiecznie chyba, znaczy no posterunek to tego, nie wiem jak to nazwać, ale... No coś, nie wejdziemy, bo tam jest przeszklone.
ale coś na styl takiego posterunku, nie wiem czy to działa tylko w wakacje, czy jak. Ale ciekawa sprawa, bo nie widziałem nigdy czegoś takiego. No i pełno różnego rodzaju kempingów. O, był jeden kamperek, ale właśnie wyjeżdża. Także w sumie zostajemy z Borysem niemalże sami. I od jutra ruszamy na poszukiwania. Dzisiaj tak falowo się zrobiło. Jest też raczej słabo by mi się chodziło w tej wodzie. Ale zerkniemy jeszcze na jedną rzecz. No przecież podobnież w Albanii piaskowych plaż prawie w ogóle nie ma. A ja już jestem na kolejnej, moi drodzy. Że ktoś mnie tutaj w konia robił. To jest piękny piaseczek. Także no nie ma szans, jutro wbijamy do wody. Będą poszukiwania. No i siemaneczko, nowy dzionek. Dzisiaj troszkę wcześniej żeśmy wstali. Ale jakoś nie wiem, nie mogłem spać, głodny jestem. Muszę zjeść. I na śniadanie wjeżdżają jajka sadzane. No i się pięknie smaży, moi drodzy. Się pięknie smaży. A nasze słoneczko wyspało się? Borysku. Borysecku. Wyspałeś się? Czy nie? Chyba nie. Pogoda taka na razie taka szarowa troszeczkę jest. Za oknem, jak widzicie, na lufciku. Karta w dłoń. Idziemy szukać sklepów. Niby 500 metrów mamy do jakiegoś spożywczaka. No tak, bo nie wiem, czy wczoraj jakoś bardziej udało się to pokazać, czy nie. Tak fajnie wygląda cała ta plażyczka. A, jakie wielkie lotnisko. No tu wszędzie, jak popatrzycie, to są same kempingi, różne domki do wynajęcia i tak dalej. Tam jest kamper, słuchajcie, z ciężarówki zrobiony wielki man. Państwo mają też dwa chyba bernardyny. A ja z moim wilkiem ruszam na jakiś spacerek po plaży. Rozejrzeć się, gdzie będziemy szukać. No i za chwileczkę tak naprawdę odcinek ten będzie dobiegał końca. Bo wiem, no już i tak troszeczkę go przedłużyłem. Mam nadzieję, że wam się podobał pomimo tych wszystkich dziwnych zawirowań. I widzimy się już niebawem. Także trzymajcie się i z tym pięknym widokiem się z wami żegnam. Piąteczka, cześć!